Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zrobimy sobie przegląd, a w sumie to top 5 bardzo ciekawych peelingów enzymatycznych. Już od jakiegoś czasu prosicie mnie o to, żebym zrobiła dla Was taki film i przedstawiła Wam naprawdę godne polecenia, fajne peelingi enzymatyczne. I dzisiaj Wam takie przedstawię, 4 z nich sama przetestowałam, jeden z nich przetestowała moja znajoma, ale jak dowiedziała się, że będę robić dla Was taki film, to powiedziała: nie, Anita, ty musisz umieścić ten produkt w tym zestawieniu, bo jest po prostu genialny. Także jeśli jesteście zainteresowani tematem peelingów enzymatycznych i top 5, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dlaczego peelingi enzymatyczne? Peelingi enzymatyczne jest to bardzo fajna sprawa tak naprawdę dla każdego typu naszej skóry, ponieważ one w składach zawierają enzymy działające, można by było powiedzieć, troszeczkę podobnie jak kwasy, czyli rozpuszczają martwy naskórek, złuszczają, oczyszczają nasze pory. Przy regularnym stosowaniu również zapobiegają powstawaniu zaskórników, regulują nadprodukcję sebum, ale też mogą powodować zmniejszanie rozszerzonych porów. Takie peelingi możecie stosować spokojnie 2 razy w tygodniu. Ich sposób aplikacji działania jest różny w zależności od tego, jakie mamy substancje w składzie, ale pamiętajcie, że zawsze warto czytać instrukcję użycia takiego peelingu przekazaną nam przez producenta, czyli na ile nakładamy, czy zmywamy, czy musimy omijać okolice oczu, czy możemy stosować również właśnie na okolice oczu, czy na twarz, na szyję i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, żebyście pamiętali zawsze, żeby stosować się właśnie do tych instrukcji, które podaje nam producent, bo bardzo często też pytacie mnie: wiesz, Anita, ten peeling ma fajny skład, ja go nakładam tu, a czy mogę go nakładać tutaj i tak dalej. Więc pamiętajcie o tym. To, co jest napisane przez producenta, to jest bardzo ważna informacja, bo producent testuje taki kosmetyk, sprawdza go w badaniach dermatologicznych, różnych testach i tak dalej i wie, jak dany produkt powinien działać. Poza tym peelingi enzymatyczne to jest też bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają skórę wrażliwą, skórę, która często ulega podrażnieniom, albo na przykład mają stany zapalne na skórze, czy też mają rozszerzone naczynka. Jak wiecie, nasza skóra nie lubi tarcia, nie jest to dla niej wskazane, więc peeling enzymatyczny to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. I pierwszy peeling, od którego zacznę, jest to marka Bandy. Aktywny peeling zawierający w składzie keratolinę. Jest to peeling, który ja już poznałam, słuchajcie, jakiś czas temu, bo to jest seria Pro. Jak ona tylko weszła tak naprawdę do oferty marki Bandy, to ja stwierdziłam, że muszę coś takiego spróbować, ponieważ lubię peelingi, posiadam skórę mieszaną. Bardzo często pojawiają mi się zaskórniki tutaj właśnie w okolicy nosa, czy też na brodzie. Więc taki peeling dla mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo jako posiadaczka skóry wrażliwej też staram się, żeby te peelingi miały odpowiednie konsystencje. No i właśnie ten produkt od Bandy taki jest. Ma fajną, przyjemną konsystencję, którą możemy nakładać na 2 sposoby. Możemy go stosować jako taki peeling tradycyjny, enzymatyczny, czyli nakładamy go na oczyszczoną skórę naszej twarzy, następnie masujemy i zostawiamy na 15 minut, a później zmywamy wodą. Ale możemy go też stosować, słuchajcie, jako taki przyspieszony peeling oczyszczający naszą skórę, czyli nakładamy go na oczyszczoną skórę, masujemy i od razu go zmywamy. Efekt będzie naprawdę szybki, właśnie ze względu na to, co mamy w składzie. I co tutaj takiego znajdziemy? Moi drodzy, mamy tutaj między innymi takie substancje jak emolienty, masło shea, allantoinę łagodzącą, ekstrakt z magnolii, witaminę E, 2 formy witaminy C, i właśnie keratolinę oraz substancje, które będą tworzyły formułę tego preparatu. Jak widzicie, mamy 2 formy witaminy C, a witamina C jest świetnym antyoksydantem, więc będzie też ładnie rozświetlała, rozjaśniała naszą skórę. Mamy właśnie keratolinę. Mamy allantoinę, która będzie działała łagodząco. I to jest naprawdę bardzo fajny produkt, który sprawdzi się tak naprawdę przy każdym typie skóry. Czyli jeśli macie skórę naczynkową, wrażliwą, suchą, mieszaną, tłustą i potrzebujecie czegoś, co będzie ją ładnie odświeżało, usuwało ten martwy naskórek, kiedy ta nadprodukcja sebum będzie wyregulowana, ale dodatkowo będzie to preparat, który nie będzie podrażniał waszej skóry, to ten produkt od Bandy bardzo fajnie się sprawdza.
sprawdzi. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, to jest właśnie ten produkt, o którym wspominałam na początku, czyli coś, co poleca Wam moja dobra znajoma. Przetestowała, zużyła i słuchajcie, postanowiłam zrobić jej prezent. Mam dla niej drugie opakowanie, więc myślę, że się ucieszy. Powiedziała, że ten peeling jest genialny. Jest to marka Dr. Skin Clinic. Ja o tej marce już robiłam Wam oddzielny film na moim kanale. Jest to peeling enzymatyczny, złuszczający, gdzie mamy, można by było powiedzieć, nieco podobny skład, jak w przypadku tego pierwszego peelingu, o którym Wam opowiedziałam. Ale tutaj zwróćcie uwagę, że już producent informuje nas o tym, że w składzie mamy m.in. fermentowany ekstrakt z papai, 3%, czyli całkiem fajną zawartość i to będzie też m.in. działało właśnie złuszczająco na naszą skórę, ale mamy również tę keratolinę 3%, więc też mamy dodatkowe efekty, które chcemy osiągnąć na naszej skórze. Tutaj również mamy bardzo fajną konsystencję, przyjemną w użyciu, ładnie się rozprowadza na naszej skórze i też ten produkt zostawiamy na 15 minut, następnie go zmywamy. To, na co ja powiem Wam szczerze, na początku nie zwróciłam w ogóle uwagi, jeśli chodzi o ten produkt, a powiedziała mi o tym moja znajoma, to można go stosować również w okolicy oczu. Co jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj jest tak, że peelingi stosujemy tylko na naszą twarz, szyję i dekolt i właśnie omijamy okolice oczu ze względu na to, że skóra jest tutaj bardzo cienka, wrażliwa, może ulegać podrażnieniom. A w przypadku tego produktu również możecie go nałożyć odrobinę wyżej i też spróbować właśnie dotrzeć do tych wyższych warstw, podziałać na okolice oka. Więc myślę, że to też jest taki bardzo ciekawy produkt w swoim użyciu. No ale co mamy takiego w składzie, oprócz tych substancji, o których Wam powiedziałam, czyli tego fermentowanego ekstraktu z papai i keratoliny? Moi drodzy, i tutaj znowu znajdziemy emolienty, glicerynę, mamy masło shea, mamy olej z papai, łagodzącą alantoinę, witaminę E, znowu dwie formy witaminy C, mamy bacillus ferment, no i oczywiście związki zapachowe, konserwanty i substancje, które będą tworzyły konsystencję tego oto produktu. Także widzicie, w przypadku tego peelingu mamy nieco bardziej wzbogacony skład o inne substancje, ale myślę, że jest on również ciekawy. Co prawda, przez to, że mamy więcej tych substancji aktywnych w składzie tego peelingu, mamy też nieco inną cenę, ale zwracajcie uwagę na promocję w Rossmanie, bo z tego, co ja zauważyłam, to bardzo często na markę Dr. Skin Clinic pojawiają się świetne promocje, więc warto je łapać. A tymczasem moja znajoma, słuchajcie, poleca Wam gorąco ten peeling. Myślę, że sama za jakiś czas może spróbuję go przetestować, nie wiem, zobaczymy. Na razie mam inne peelingi w zapasie i jak wiecie, jeśli chodzi o markę Dr. Skin Clinic, to ja sięgnęłam po peeling kwasowy na początku, peeling z kwasami i go właśnie kończę. Zobaczymy, może później wypróbuję ten, ale skoro moja znajoma, do której mam zaufanie, Wam go poleca, to polecam go Wam również dzisiaj i ja. Moi drodzy, lecimy dalej i teraz będzie kolejna polska marka tworząca produkty naturalne. Powiedziałabym, że z takiej średniej półki cenowej, a będzie to marka Alchemy. I peeling enzymatyczny, biomimetyczny, który poznałam jako jeden z pierwszych produktów marki, kiedy pojawiła się ona na rynku. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz użyłam ten peeling i moja skóra po nim wyglądała wow, a co ciekawe, była zmatowiona. I to był taki pierwszy, słuchajcie, peeling enzymatyczny, który ja użyłam i otrzymałam właśnie tego typu efekt. Być może jest to związane właśnie z substancjami aktywnymi, które znajdziemy w składzie tego produktu. Ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie on działa na skórze, bardzo fajnie się rozprowadza, nie było absolutnie żadnego podrażnienia, zaczerwienienia jako posiadaczka skóry wrażliwej, jak wiecie. Natomiast po nim skóra wyglądała rzeczywiście pięknie, była odświeżona, taka wygładzona, rozświetlona, no i właśnie zmatowiona. Więc myślę, że ten produkt będzie też dobry dla osób, które posiadają skórę mieszaną i tłustą i borykają się z tym takim nadmiernym świeceniem naszej skóry, zwłaszcza w strefie T. Co znajdziemy w składzie tego peelingu od marki Alchemy? Mamy tutaj przede wszystkim glicerynę, emolienty, olej z kamelii japońskiej, olej makadamia, wosk z borówki, olej kahai, ektoinę, mocznik, olej słonecznikowy, serynę, alaninę, prolinę, witaminę E,
papainę, ekstrakt z pulp owoców egzotycznych, no i oczywiście zapachy, konserwanty i substancje, które tworzą formułę tego kremu, czyli tego peelingu. Czyli widzicie, mamy tutaj dosyć, powiedziałabym, bogaty i ciekawy skład. Mamy fajne substancje aktywne, które będą działały złuszczająco, odświeżająco, ale również nawilżająco. I to też będzie taki produkt, który fajnie sprawdzi się dwa razy w tygodniu, stosowany dwa razy w tygodniu. Natomiast tutaj mamy już inne opakowanie. W przypadku tych dwóch wcześniejszych produktów marki Bandy i marki Dr. Skin Clinic widzieliście na załączonych obrazkach, że mamy opakowania z pompką, czyli bardzo higieniczne, bardzo wygodne. Tutaj niestety mamy słoiczek, więc musimy sobie jakąś szpatułką wyciągnąć ten produkt z opakowania. Ale mimo wszystko uważam, że jest on naprawdę dobry. Jeśli lubicie markę Alchemy, jeśli lubicie kosmetyki naturalne, szukacie fajnego peelingu właśnie takiego enzymatycznego, który poprawi wygląd waszej skóry, to gorąco wam polecam również ten. Czwarta pozycja, kolejna polska marka i tym razem marka Uzdrowisko. Wiem, że część z was bardzo tę markę lubi, sobie też chwali. Ja przetestowałam kolejny produkt, a mianowicie właśnie peeling od marki Uzdrowisko i powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jego działaniem. Tutaj znowu mamy co prawda opakowanie, czyli ten taki standardowy słoiczek, więc też musimy sobie wyciągnąć produkt z opakowania. Natomiast konsystencja jest bardzo przyjemna, zapach bardzo przyjemny i fajnie aktywnie działający peeling. Nie było po nim na mojej skórze wrażliwej żadnego podrażnienia, zaczerwienienia, jakiegokolwiek szczypania. Mamy tutaj przecież dużo substancji pochodzenia naturalnego i bardzo dobrą cenę jak na taki produkt. Słuchajcie, ja po zastosowaniu tego peelingu od razu zauważyłam efekt, czyli skóra była rozświetlona, przybrała taki ładny kolor, też ładnie oczyszczona, pory oczyszczone. Po dłuższym stosowaniu tego peelingu widziałam, że rzeczywiście zmniejszyła się troszeczkę nadprodukcja sebum w strefie T i troszeczkę odrobinę zmniejszyły się rozszerzone pory tutaj właśnie w okolicy nosa. Więc jak dla mnie, wow, na duży plus. Ale co mamy takiego w składzie tego peelingu od marki Uzdrowisko? I tutaj, moi drodzy, znajdziemy takie substancje jak glicerynę, olej makadamia, enzymy z dyni, emolienty, masło shea, kwas hialuronowy w różnych formach, w tym w formie 4D, czyli multicząsteczkowy, który jest bardzo aktywnym kwasem hialuronowym, ekstrakt z nagietka, skwalen, ekstrakt z rokitnika, witaminę E, no i oczywiście związki zapachowe i konserwanty. Zwróćcie uwagę, że w składzie tego produktu mamy oprócz substancji właśnie tych enzymatycznych, substancji złuszczających, mamy również właśnie formy kwasu hialuronowego, które będą działały nawilżająco na naszą skórę, czyli z jednej strony będziemy złuszczać, a z drugiej strony będziemy nawilżać. Sami widzicie, że produkt naprawdę bardzo ciekawy, myślę, że na kieszeń każdego, bo cena też jest bardzo, bardzo fajna i też bardzo często te produkty marki Uzdrowisko możecie znaleźć na fajnych promocjach. Moi drodzy, i na zakończenie kolejna polska, już ostatnia, piąta polska marka, a mianowicie Mia. I to jest troszeczkę inny peeling enzymatyczny niż te, które wcześniej wam omówiłam. A dlaczego? Ponieważ jego formuła, jego konsystencja jest też odrobinę, jest inna. Mamy tutaj formułę taką kremową, która zawiera substancje złuszczające, ale dodatkowo marka Mia wzbogaciła tę formułę odrobinki. Więc z jednej strony jest to peeling, który możecie stosować jako typowy peeling enzymatyczny, czyli nakładacie go na waszą skórę, nie wykonujecie żadnego masażu, tylko aplikujecie, rozprowadzacie na skórze, zostawiacie na 5-10 minut i następnie go zmywacie. Jeśli natomiast chcecie takiego głębszego oczyszczenia, nie posiadacie skóry wrażliwej, nie posiadacie skóry naczynkowej i nie macie widocznych stanów zapalnych, takich trądzikowych na skórze, to wtedy możecie sobie wykorzystać tę drugą opcję, czyli te delikatne drobinki, które znajdują się w składzie i jeszcze wzmocnić efekty działania peelingu, delikatnie rozmasowując, robiąc ten masaż, tym mechanicznym ruchem pozbyć się martwych komórek naszego naskórka. Także widzicie, to nie do końca jest peeling, który sprawdzi się przy każdym typie skóry, chyba że, tak jak mówię, będziecie go stosować bez tej opcji masowania i działania mechanicznego. Ma też bardzo dobrą cenę i przyjemny taki owocowy zapach. Co znajdziemy w składzie tego peelingu?
I tutaj, moi drodzy, zaczynamy od oleju ze słodkich migdałów, mamy znowu emolienty, glicerynę, krzemionkę, olej z pestek moreli, olej z nasion malin, papainę, puder ryżowy, pantenol, ekstrakt z truskawek, ekstrakt z malin, ekstrakt z borówek, witaminę E, skwalen, olej sojowy, no i puder z orzecha włoskiego, związki zapachowe i substancje, które tworzą formułę. Czyli widzicie, mamy ten puder ryżowy i mamy ten puder właśnie z tych orzechów włoskich, które będą nam dawały te drobinki działające właśnie między innymi złuszczająco. Ale mamy też substancje łagodzące, dużo fajnych ekstraktów, tych enzymów, papainę, także jest to kolejny produkt, który będzie złuszczał, wygładzał, odświeżał skórę, działał na nadprodukcję sebum, ale trzeba wiedzieć, do jakiego typu skóry go stosować i u kogo, w jaki sposób. Moi drodzy, oczywiście jeśli znajdę kolejne świetne, godne polecenia peelingi enzymatyczne, to będę uzupełniać listę w opisie dzisiejszego filmu. Tam też znajdziecie linki do wszystkich produktów, o których Wam dzisiaj opowiadałam. Mam nadzieję, że coś Was zainteresowało, coś Was zaintrygowało. Jeśli lubicie tego typu peelingi enzymatyczne i szukacie naprawdę godnych polecenia, takich z fajnymi składami, aktywnie działających, o fajnych formułach, delikatnych zapachach, to polecam Wam właśnie tę piątkę, dzisiejszą piątkę. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie któryś z tych kosmetyków, czy może Was zaintrygował, zainteresował, a może znacie inne peelingi enzymatyczne, które bardzo dobrze się u Was sprawdzają, oczywiście z różnych półek cenowych, to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że widzowie, widzki, osoby, które będą oglądały ten film i będą czytały komentarze, mogą coś jeszcze ciekawego dla siebie znaleźć. A teraz żegnam się już z Wami serdecznie, dziękuję bardzo za uwagę, no i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji, trzymajcie się cieplutko, pa!